Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam bardzo serdecznie. I dziś jesteśmy w bibliotece, bo przecież każdy człowiek jest jak książka i ma piękną historię swojego życia. A my będziemy dziś mówili o wspaniałej historii pana Stanisława, który od wielu lat pielgrzymuje na Jasną Górę. Przed naszą rozmową pan Stanisław zdradził, że w tamtym roku, czyli 2019, skończył lat 70. Panie Stanisławie, jak się rozpoczęła pana przygoda z pierwszą pielgrzymką? Moja pielgrzymka się zaczęła w 83 roku. Słyszałem o znajomych i to nieraz. I spróbowałem spróbować i wędrować ojca do Matki Bożej. I tak właśnie się zaczęło. I byłem zaskoczony, jak poszedłem na pierwszą pielgrzymkę, bo znajomi mi mówili, że tam nikogo nie znam, że coś tam. I także w ciągu dwóch dni ja znałem całą swoją siódemeczkę. Naprawdę wspaniała grupa. I tak, że się po prostu zakochałem w siódemce i w całych grupach. I tak, że jestem szczęśliwy, że Matochna mi pozwala kroczyć co roku. I to daje sobie górę. I pielgrzymka mi dała tyle, że jak przechodzę z pielgrzymki, to znajomi mi mówią, że widzą po mnie dużą zmianę, bo naładuję się na cały rok. Akumulatory mam tak naładowane, że choć mam nieraz i kłopoty, i zmartwienia, ale dzięki pielgrzymce. Dobrze, panie Stanisławie, ale zatrzymamy się na roku 1983. Tak. I tej pierwszej pielgrzymce. Tak. Czy pamięta pan, ile wtedy osób pielgrzymowało na Jasną Górę? O, bardzo dużo. Teraz jest mniej, ale to ponad 2000, ponad 2500. Ja jestem w siódemce, to nas szło bardzo dużo. I potem jak za dwa lata, przeszedłem 19, to nas szło bardzo dużo, bardzo dużo. Także ponad 2500 nas na pewno było. Z tego czyli co? W latach 80. pielgrzymowało więcej, ale były to też czasy komunizmu. I jednocześnie też były pewnie jakieś trudności, aby na Jasną Górę pielgrzymować. Czy napotkał pan na trasie pielgrzymki takie trudności? Tak, tak. I to po drodze. To tego pisać się nie da, naprawdę. I wydawało się, że my nie dojdziemy, bo nam tak przeszkadzali. I to na różną i formę. Ale Matka Boża nam dała tyle siły, że wszystkośmy pokonali. I wszyscyśmy dotarli. Kiedy rozmawiałem, jeden z pielgrzymów mówił mi, że właśnie w czasie komuny SB miało takich swoich ludzi, którzy byli pomieszani między grupami, tak, i którzy szpilki wkładali między nagłośnienie. Czy tak, w grupie siódmej też tak było? Tak było, tak było. To, ja to jak słyszałem, to nawet w naszej grupie my spotykali, ja mówię, co, przecież to jest niemożliwe, a okazało się, że możliwe. Jaki mieli sposób gdzieś coś wepchać, aby nam to wszystko poprzeć, aby nam to udaremnić. I także, że no było to nie fair, jak to mówi się po polsku. I nawet jak szliśmy na nocleg, to mieliśmy, znaczy ja widziałem, znaczy słyszałem, powkładali szpilki i do siana albo do słomy. I także już na następny rok i już nasz gospodarze to nie chcieli przyjmować, bo my robimy zbytki. A potem się okazało, że to niestety, że to nie my. Także... No właśnie, czyli były pewne trudności, ale te czasy już za nami. Tak jest. I tutaj wśród tych takiej kolekcji zdjęć pana Stanisława mamy między innymi zdjęcia z roku 1986. I tutaj na tym pierwszym zdjęciu chyba widzimy Górkę Przeprośną. Tak jest. To na Górce Przeprośnej ja powiedziałem, że ja tam nie wyjdę, bo to jest za wysoko, ja nie zejdę. Ale szła babka i ze mną z Bielawy, która miała 86 lat, patrzę, ona wchodzi. Ja mówię, to niemożliwe, jak taka babcia, co ma 86 lat, ona wchodzi, a ja nie. I także weszłem i byłem bardzo szczęśliwy, bo no, widoki były przepiękne. Szliśmy z takim właśnie krzyżem, jak to jest na zdjęciu. Po prostu jest rewelacja. I po prostu jak się popatrzyłem się na dół, ja sobie jak ja z tej górki zejdę, bo to taka strona. A jednak wszystko się potoczyło jak czyli 34 lata temu pan miał 45 lat, czy jeszcze był młody. No to właśnie mówię, że babcia taka, no a ja. A to jeszcze na tym zdjęciu.
jak pieliby od krasolinek. O właśnie, i to były pielgrzymki, prawda? Że jednocześnie nie było tak, że jechał z nami sklep, jechała chłodnia, nie. Tylko to, co gospodarze dali. I... Tak jest, ale proszę, zobaczmy tutaj pani Stanisławie jeszcze orzech. Konferencję głosił. Oj, przepiękne, ja byłem zaszokowany. Ja pierwszy raz słyszałem coś takiego. Byłem zaskoczony, że są takie, jak to się ma, rekolekcje w drodze. Po prostu na każdy jeden temat, który mnie interesował, no i pielgrzymów też. I po prostu wspaniały człowiek, no już teraz troszeczkę się postarzał, zrobił mu podopadło, ale jednak się nie daje. A nie szokował pana taki styl orzecha? Bo on jednak jest takim człowiekiem, który mówi konkretnie. I ten język nie szczędzi też. Nie szczędzi, no to ma. A bulwersowali się pielgrzymi słysząc, czy jednocześnie budowali się tymi mocnymi słowami orzecha? Ja budowałem się. No byli tacy, że mieli pretensje, co on mówi, ja my bardzo dobrze, no bo na temat, bo jak jest msza święta, a ktoś się rozwali tam, gdzie nie potrzeba, no i ten, no to on miał kazanie, no to uwagę zwrócił, że tak nie można, że to inaczej, no ale no niektórzy ci, co się pierwszy raz, no to mieli, dlaczego on tak mówi, a to na taki temat. Mi się podobało, bo to prawda, to co on mówi. Dobrze, i tu mamy jeszcze na zdjęciu, tym z 86 roku, pielgrzymów klęczących na drodze. Tak, przechodziliśmy koło świątyni, koło każdej jednej, wszyscy pielgrzymi z kapłanami klękaliśmy i dany kapłan z tej parafii błogosławił nas na dalszą drogę. Tak jest. I tutaj mamy jeszcze, że msze święte odbywają się w lesie. Jaką pan różnicę taką zauważył? Tą pielgrzymkową mszę na przykład najczęściej teraz mamy w lesie za Dąbrową jest msza święta. Przepiękna sprawa. Dla mnie to było tak, jakbym w niebie był. Wszyscy to wyglądali jak apostołowie. Naprawdę i polecam to każdemu jednemu, że jak chcesz się poprawić, to wybierz się, nawiń się na pierwszą pielgrzymkę. To jest rewelacja. Panie Stanisławie, a czy widzi pan pewną różnicę, bo idąc na Jasną Górę, to już mówiliśmy konferencje, rekolekcje w drodze, ale też jest konkretny śpiew. Czy jest różnica między tym śpiewem, który był w latach 80., 90., na przełomie wieków i teraz? O, różnica jest, bo teraz jest taki sprzęt, no jest inny jak kiedyś. Teraz te gitary, czy jak oni na przykład to w naszej grupie albo w innych, oni mają taki sprzęt, że to całkiem inaczej się odbiera, tylko że mówię, że ci co prowadzą te śpiewy, to oni mają, ja idę sam, przyniosę krzyż, przyniosę tuby, i mnie to, ale oni idą z tymi gitarami i grają, i, no i po tych wertepach, no bo tam to tak się nazywa się wertepy, jak idzie się przez las, to czy kałuże, czy coś, i oni mają tyle siły, i oni są tak uśmiechnięci, że to do podziwu, naprawdę. Ale tutaj widzę, panie Stanisławie, bo tu mówimy o śpiewie, o sprzęcie, ale tutaj mamy jedno zdjęcie chyba z 2018 roku i pan Stanisław przy mikrofonie. Tak jest. Konferencję pan głosił, czy śpiewał, czy modlił? Nie. I zawsze odmawialiśmy koronkę o 15 albo różaniec w danym punkcie, prawda? I zawsze jak był różaniec, to ja byłem pierwszy, bo kochał i różaniec, oddałem się Matce Bożej całkowicie. I zawsze mi nie było prędzej, i któryś księży, który szli ze mną, to oni już widzieli, że ja zawsze przyjdę to do różańca, czy do koronki, czy do tego. Byłem tak rozmodlony, że po prostu, o to widać to na zdjęciu, jakie fajne. Tak jest. I tu obok zdjęcie z przewodnikiem Grupy Siódmej, księdzem Pawłem Jędrzejskim. Wspaniały człowiek, naprawdę wspaniały. Tyle nam na duchu, jak nie rozumiałem czegoś, to zgłaszałem się do swojego księdza, bo to mówię, że to mój ksiądz. I on mi dużo wytłumaczył, i dużośmy rozmawiali, czy na apelu jasnogórskim. Naprawdę podziwiam takiego kapłana, bo wszyscy tacy kapłani i byli, to by było naprawdę pięknie. Proszę. Tak jest. Panie Stanisławie, każda pielgrzymka ma swoje hasło przewodnie. O tak. I na przykład tutaj mamy taką pamiątkę pielgrzymkową. Tak jest, jaką jest przepiękne. Koszulka z 2016 roku. Miłosierdzie w Łuczynkach, wtedy było hasło. Tak. I oczywiście są to takie pamiątki pielgrzymkowe. Ale jednego roku pan Stanisław brał udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Tygodnik Katolicki Niedziela, kierunek Jasna Góra. I udało się panu zająć, tu widzę, w
wyróżnienie, tak? Tak, które jest to. To były moje zdjęcia, które mi pomogły, o, te panie z biblioteki, które tam są z tyłu. I także zrobili mi to bardzo fajnie, ja tylko dałem zdjęcia, oni mi powypisywali. Tak, także byłem w Częstochowie, odebrałem główną nagrodę od Skubisia. Także się cieszę i dotychczas. I brałem kilka razy udział, ale raz mi się udało i wygrać. A to jest fajne zdjęcie z takim berbeciem, jak deszcz padał. Tak jest. Fajne zdjęcie, jakie rozmodlone w gumowcach, a tu idą pielgrzymi w czasie deszczu. I tutaj widzimy to wyróżnienie, ta praca zrobiona przez pana Stanisława ma tytuł No to z Bogiem. Ponad tydzień marszu w spiekocie lub deszczu, noclegi w namiotach i marne wyżywienie, ale mimo wszystko warto, a tak było w poprzednich latach. Tak jest. Tak jest. I tutaj widzę, że to na całą Polskę, nie tylko na naszą archidiecezję, ale na całą Polskę właśnie, to wyróżnienie. Tak, a ja? W 2008 roku było to, także piękna sprawa, piękna pamiątka. A to był następny konkurs, ale ja już to nie wygrałem, tylko te zdjęcia wygrały, one są tutaj. No tak, ale tu widzimy i zwycięzca z Bydgoszczy, Lublina, tak, Łodzi, jest. Warszawy, także ta ranga tego konkursu jest bardzo duża. I też mamy tutaj pamiątkę z 2015 roku, z 35. pierwszej pielgrzymki wrocławskiej Radość Ewangelii. Ale panie Stanisławie, tutaj są różne podpisy. Jak te podpisy pan tutaj zdobywał? Po prostu tak. Zawsze jak szłem się zapisać na pielgrzymkę, kupowałem sobie kartki, żeby miał taka mnie myśl naszła, żeby każdy z pielgrzymów dał mi autogram danej grupy. I tak to mi się utarło, że tak, że przyjeżdżałem prędzej do katedry, to już parę osób mi się pisało i w czasie postoju pielgrzymkowym i podchodziłem do danych pielgrzymów, którzy mi się pisywali z różnych grup, no i mam takich, coś 6 miesięcy, trochę więcej. Także... Ale tu widzę, że pan Stanisław tutaj szerokim łukiem omijał grupę 14, bo nie ma żadnego. A to było, a gdzie, zaraz, to proszę, mówię, że to jedno, a to nie mam głosu. A po prostu nie wiem, jak to się stało. Czy na postoju, no, jak staliśmy 12, 13 albo 8, no to szłem. A jak już się dalej, no to już nie podchodziłem, no bo i po prostu nie wiem, czy byłem zmęczony, czy byłem coś, nie wiem. Ale w każdym razie nie mam wrażenia. Widzę znani jeszcze podpisani jako klerycy, kleryk Rafał Michalic, kleryk Dawid Dudziak, dzisiaj już księża. No. Proszę bardzo, także piękna pamiątka. Jakby kiedyś przed ksiądz Rafał Michalic został wielkim człowiekiem, to już jest pamiątka. A ja, to jest wspaniałe. Znam człowieka, znam tak jest, to jest święta prawda, tak jest. Ale zobaczmy jeszcze, czas dla samego siebie. Jest też wycinek z gościa niedzielnego. I tutaj mamy wyżywienie na pielgrzymce. Tak jest, jak wygląda? No na plakacie było napisane, że marne wyżywienie, ale z tego co ja wiem, to Orzek mówi, że my teraz tutaj już nie mamy ducha pokutnego na pielgrzymce, tylko tego jedzenia jest sporo. Tak jest, to jest prawda. Tak nas gospodarze goszczą, że to, gdy ktoś tego nie przejdzie, ja wiem sam po sobie, mam tak wspaniałych gospodarzy, że oni już na mnie czekają i dla moich znajomych też. I także już teraz nie muszę się martwić, że nie mam noclegu, o jak w jednym roku myśmy mieli kłopot, a teraz mamy co roku jak idę, to już mam gdzie, spotykam się z nimi, oni są zadowoleni z nas, a my z nich, także to jest wspaniała sprawa. A śniadanie czy kolację, to potem jak robiliśmy się sami, o jak wstawaliśmy prędzej, no to widać to na zdjęciu, ile kanapek jest, ile ze wszystkiego. Także wspaniała sprawa. Tak jest. Panie Stanisławie, i jest ten moment wejścia na Jasną Górę. Co pan wtedy czuje, jak wchodzi na Jasną Górę? O, tego się opisać nie da. Po prostu nie mogę śpiewać, nie mogę się skupić, bo jak się spotkam z Matką Bożą, żebym miał serce czyste. A jak już wchodzimy, to jestem tak szczęśliwy, że to zmęczenie, to wszystko mija i ja się czuję, jakbym formalnie w niebie był. Naprawdę pielgrzymka to jest przepiękna sprawa i bym każdemu życzył, wyruszcie kiedyś, zobaczycie jak to wygląda. A moja siódemka jest wspaniała, naprawdę wspaniała, bo wróciłem z powrotem, bo byłem 3 razy 19, a potem zorientowałem się, że moja siódemka jest najwspanialsza i wróciłem do siódemki. Tak jest, bo warto dodać, że w międzyczasie jeszcze z racji tego, że była i stworzona diecezja legnicka i świdnicka, nastąpiły te podziały w grupach, jednocześnie pielgrzymka wrocławska stała się mniejsza, nowa numeracja nastała w grupach, ale widzimy tutaj na zdjęciach jeszcze właśnie grupę siódmą,
Wśród nich pan Stanisław tutaj machający na jednym ze zdjęć. I widzimy też, że barwami grupy siódmej jest chyba kolor seledynowy. Tak byśmy mogli go nazwać. No, tak i tak. Tak jest. I tutaj z którego roku jest to wejście? Z balonikami? Chyba 18 rok. Tak, 18. 2018. O. I też właśnie było to na 37. pierwszej pielgrzymce, że właśnie z grupy siódmej byli nowożeńcy, dokładnie w starym Oleśnie u świętej tak. Anny zawarli oni związek małżeński, czyli była wielka feta. Jak wyglądała ta feta? Ojej, aha, to było najfajniejsze w moim życiu, jak w tej pielgrzymce. Jak już to wszystko się zakończyło, ta ceremonia, my przyszliśmy na spoczynek i okazało się, że młodzi się tak postawili ze wszystkim, z ciastem, no, no były przepychy. No ja byłem tak zmęczony, że mu nie pójdę się położyć. Jak zaczęli pięknie te pieśni pielgrzymkowe grać, no on nie wracał z powrotem. Także wybawiliśmy, wspaniała sprawa i kiedyś, no tego to nie pamiętam, bo to już za późno, ale to jest piękna sprawa. Nie, panie Stanisławie, ale tutaj widzę też, że ma pan zdjęcia z pielgrzymami z różnych grup. Tutaj widzę Franciszkanin Czarny, tu widzę też i z Lazarusa, czyli naszej opieki medycznej. Czy jest pan znanym pielgrzymem w środowisku? Raczej tak. I po prostu się cieszę. Oni mnie kochają i ja kocham ich. I po prostu i nieraz jak nie mogę usnąć, to widzę ich. Taka strona, taka strona, taka strona, po prostu rewelacja. Jestem zachwycony z nich, cieszę się, że mogę wędrować, a to jeszcze, jak mieliśmy tańce. A tańczył pan kiedyś w Belgijkę? Tak, i nauczyli mnie, a ja w którym roku? W którym? W tamtym albo przed tamtym. Ja nie wiedziałem, jak to ja nie będę tego tańczył, no bez przesady, ja nie będę się wygłupiał. Ale mój ksiądz mi dał taką dedykację, dał mi taką ładną pamiątkę i powiedział, a teraz dla pana Stanisława Belgijka. Ja mówię, on chyba jest chory, nie wiem, jakby takie tańce tak. To nawet fajne, bo mnie nauczyli i umie. Także wszystkiego się można nauczyć, wszystkiego. Co kto chce śpiewać, modlić się, wszystkiego. Panie Stanisławie, najpiękniejszy moment na pielgrzymce? Ojejku, mam ich dużo, naprawdę dużo. Po prostu... To jeden z nich wybrać proszę i opisać. A jeden dzień? To... Jeden z nich, tych najpiękniejszych momentów. Nie wiem, czy on był najpiękniejszy, ale powiem to, co potem czułem. Jak szliśmy, nie wiem, na trzecim etapie, tak strasznie padał deszcz, że to w głowie się nie mieści. Ja mówię, przecież my nie dojdziemy, no tak lało, że my bez odpoczynkuśmy cały czas szli. Nie było ani gdzie siadnąć, ani nic. Ja już nie miałem siły, formalnie sobie myślałem, w tym błocie się tam zostanę, koniec. Ale się tak zacząłem się modlić i wszystko mi przeszło, bo sobie myślę, Boże, Ty nie tyle cierpiałeś, to my też możemy. I nieraz, jak ktoś z moich znajomych mi mówi, że on tam zmógł czy coś, ja mówię, my na pielgrzymce nie tak żeśmy zmokli. I wszyscy szczęśliwi. I było to mi zaskoczenie, że na drugi dzień wstałem do swojej gospodyni po kwiaty, żeby ubrać swoją siódemeczkę. Patrzę się, byłem zaskoczony. To różanie, tam godzinki, tam coś. Się patrzę, wszyscy uśmiechnięci. Nie było widać tego, że on taki zmęczony, że on nie mógł wstać, że on nie mógł. Wszystko przebrani, eleganccy, śli. Śpiewaliśmy. Po prostu to mi tak utkwiło w głowie, że nieraz jak ktoś mówi, że zmógł, że coś, ja mówię, tak jak żeśmy zmoknęli, to wy w życiu nie zmokniecie. Panie Stanisławie, ale wróćmy jeszcze do roku 83, bo mówi się, że jak ktoś pójdzie na pielgrzymkę, to albo idzie raz, albo będzie chodził przez całe życie. To co zaważyło na tym, że pan zdecydował się pójść po raz drugi i trzeci i tak dalej? Po prostu zakochałem się w pielgrzymce. Tego widzę, bo nieraz mi powiedział, to co ja mam tu w serduszku, to mi nikt nie zabierze. Po prostu tak się zakochałem, że myślę, gdzie jestem, czy tu, wszędzie myślę o wszystkich pielgrzymach. Nie tylko o siódemce, czy o dziewiętnastce. Czy od 83 roku był pan na każdej pielgrzymce? Pięć razy, to byłem, no znaczy powiem tak, byłem jeden albo dzień, dwa i potem przechodziłem na duchową, bo nie mogę, ja już mówiłem kiedyś księdzu. Tak jest. To także, ale potem tak Matka Boża pokierowała, że teraz mam po prostu super, idę na każdą. Panie Stanisławie, jest taka historia, że przyjechał pan na pielgrzymkę na jeden, dwa dni i później okazało się, że nie był pan w pracy. No, to miałem rewolucję październikową, to tak według mnie namącił, że myślałem, że wylecę z pracy. To, co miałem w domu i w pracy, tego opisać się nie da, no bo się nie da.
ale wszystko przeżyłem. Ale pan wrócił, nie zwolnili pana z pracy, nie zwolnili. Mimo tej ucieczki. O nie, to już było tak nagrane, że koniecznie nie miałem szans, a jednak pracuję i teraz... Czyli udało się. I panie Stanisławie, gdybyśmy mogli kogoś zachęcić na pielgrzymkę, jakich słów by pan użył zachęcających do 41. pielgrzymki wrocławskiej, która wyruszy 2 sierpnia z katedry wrocławskiej? O, ja tu dużo mówię w pracy, w domu, wszędzie, gdzie jestem, w kościach, wszędzie i mówię o pielgrzymce i zachęcam ich i myślę, że w tym roku się mi to uda. Nie powiem ile, ale troszeczkę nadbędzie. Trzymamy za słowo. Panie Stanisławie, jeszcze jedna rzecz. Kiedy pan planuje już następną pielgrzymkę? Doszliśmy na Jasną Górę 10 sierpnia i kiedy pan zaczyna planowanie już ten na sam dzień. A jak? Tu wyruszamy, wszystko się kończy, kończy się msza, siadam do autobusu i ja już myślę, że to nie tak. I powiedziałem, że kiedy sobie tak pomyślałem, nie, muszę z tym skończyć, bo taka przyczyna była. Ale potem sobie tak leżę i mówię, oj, co ty człowieku mówisz, ty wiesz, że to nieprawda. Także po prostu jestem szczęśliwy, zadowolony i poznałem wspaniałych ludzi, nie takich jak ja na przykład, tylko na stanowiskach, naprawdę, kapłani wspaniali, ci co nas przyjmowali, gospodarze wspaniali, a jeszcze mam taką panią w Kluczborku, to daje nam cały dom, po prostu daje nam cały dom, wyżywienie, wszyściutko, jest wspaniale, no jakby nam to niebo i tą panią dała. Czyli pan śpi w namiocie czy w paterze? A nie, ja śpię w namiocie, a ja i to w tym służbowym, po prostu nie wiem czego. Tam się gościmy, wracam na apel i już się tam zostaję. Czyli tak jakby można powiedzieć, że pan to co robi na co dzień, czy tu stróżuje w szkole, to jednocześnie też przynosi na pielgrzymkę, bo stróżuje na pielgrzymce. No to tak się ze mną śmieją. Proszę bardzo, czyli można i połączyć przyjemne tak z pożytecznym. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję księdzu serdecznie. I zobaczcie, że pan Stanisław jest takim człowiekiem, który jak taki rasowy pielgrzym, żyje od pielgrzymki do pielgrzymki i jednocześnie też jest takim codziennym apostołem wiary. Dziękuję panie Stanisławie. Dziękuję z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.